W tym filmie omówimy sobie współpracę Lightrooma z Photoshopem. Powiedzmy, że pracujemy nad tym zdjęciem. Dodajmy do tego zdjęcia jakiś efekt w Lightroomie. Niech to będzie na przykład taki filtr. Ja może zmienię tutaj parametry tego filtra. Usunę całkowicie ten kolor. A zmniejszę ekspozycję, tak żebyśmy widzieli w Photoshopie, co się z tym zdjęciem stało. Widzimy teraz wyraźny gradient od ciemnego do jasnego. Zamknijmy panel tego narzędzia. Jeżeli teraz będziemy chcieli to zdjęcie wyedytować w Photoshopie, to po prostu klikamy na nim prawym klawiszem myszy i stąd wybieramy Edit In i tutaj możemy zdefiniować jakiś program. Ja w tym przypadku mam już zdefiniowany Photoshop i po prostu klikamy. W tym momencie mamy do wyboru trzy opcje. Lightroom pyta nas o sposób otwarcia tego pliku i jeżeli przyjrzymy się dokładnie tym opcjom, to zobaczymy, że opcje najsensowniejsze umieszczone są u góry, a coraz rzadziej używane, czy też coraz mniej sensowne, umieszczone są niżej. Czyli prawdopodobnie najczęściej będziemy korzystać z tej górnej opcji. O co tutaj chodzi? Tutaj chodzi o to, że Lightroom zanim wyedytuje ten obraz w Photoshopie, zrobi kopię tego obrazu razem z nałożonymi wszystkimi efektami, czyli z tym naszym dodatkowym gradientem, następnie otworzy je w Photoshopie i tam będziemy mogli dokonać dalszych zmian. Czasami jednak możemy chcieć wyedytować ten obraz bez zmian, czyli wybierzemy wtedy opcję Edit a Copy. W tym momencie Lightroom utworzy kopię obrazu, ale będzie to kopia oryginalnego obrazu, czyli tego ptaszka bez tego dodatkowego gradientu. Jest jeszcze tutaj ostatnia opcja, którą prawdopodobnie będziemy najrzadziej używać. Jest to opcja niepolecana, a mianowicie edycja pliku oryginalnego. Jak wiadomo, prawie zawsze warto zachowywać gdzieś oryginały, także jeżeli tutaj przeedytujemy go w Photoshopie, to nie będziemy mieli dostępu do oryginału z Lightrooma. Także polecam korzystać z tej opcji bardzo ostrożnie. Przejdźmy do pierwszej opcji. Wyedytujmy to zdjęcie razem z nałożonymi zmianami. Tutaj możemy jeszcze ustalić, w jaki sposób to zdjęcie będzie zapisywane. Nie są to opcje w tym momencie dla nas zbyt istotne. Możemy je zwinąć. Wciskamy przycisk Edit. Zdjęcie otworzyło się, jak widać, z tym naszym gradientem. Możemy tutaj dokonać dowolnych zmian. Powiedzmy, że wybierzemy pędzel. Wciskam B, Brush. I tutaj możemy narysować jakieś dowolne elementy. Wyłączam to zdjęcie, zapisuję je i przełączam się do Lightrooma. Spójrzmy, co się stało. Tu jest nasze zdjęcie oryginalne, a tutaj powstała kopia tego zdjęcia, która została zmieniona przez nas w Photoshopie. W tym momencie możemy nad tym zdjęciem dalej pracować, możemy dokonywać tutaj wszelkich zmian. I w ten właśnie sposób wygląda współpraca z Photoshopem. Spróbujmy jeszcze tej drugiej opcji. Ponownie przechodzę do tego zdjęcia. Klikam teraz prawym klawiszem myszy w tym miejscu, stąd wybieram Edit in Photoshop. Teraz wybiorę Edit a Copy. I jak pamiętamy, teraz zdjęcie otworzy nam się bez tego dodatkowego gradientu. W tym momencie, jeżeli dokonamy jakichkolwiek zmian, powiedzmy, że przefiltrujemy to zdjęcie w jakiś sposób. Niech to będzie jakiś pierwszy dowolny filtr. No może ten filtr nie jest zbyt widoczny. Wejdźmy tutaj do galerii filtrów. Dodajmy jakiś mocno widoczny filtr. Niech to będzie kserokopia. Ja tutaj przełączę się do pełnej widoczności naszego zdjęcia. Zatwierdzamy. Wyłączamy to zdjęcie. Zapisujemy. Weźmy tutaj, ustawmy wysoką jakość pliku JPG. I wracamy do Lightrooma. Spójrzmy, w tym momencie w Lightroomie mamy zdjęcie, które zostało przerobione przez Photoshopa, ale z pominięciem tego pierwszego, pierwotnego gradientu, który nałożyliśmy na nasze zdjęcie. Warto z tego filmu zapamiętać jedną rzecz. Przy przechodzeniu na przykład do Photoshopa trzeba dokładnie zastanowić się, co chcemy osiągnąć, przeczytać opcję, którą wybieramy, po to, żeby później nie było niespodzianek.